potrzebny był do tego komputer i takie kabelki, żeby mógł działać. Teraz może, jak się na przykład da go na stolik, to on będzie jechał i nie przewróci się na podłogę. To są bardzo ciekawe zajęcia, więc dzieci chętnie przychodzą na półkolonie, żeby się pobawić z nami klockami. Dzieci dostają zestawy klocków Lego, dostają roboty, dostają również komputer z programem, na którym mają zaprogramować coś, o czym my im powiemy, po czym mają zbudować robota, zgrać program tak, żeby robot zadziałał. Dzisiaj na przykład robią takie roboty, które mają nie spadać ze stołu. Jeżeli widzą przepaść, cofają, obracają i mogą jechać dalej. W domu siedzisz przy komputerze całe dnie? No nie całe dnie, ale często. Jak mi się nudzi, to trochę pomontuję przeróbki i trochę programuję tam w języku Bartcz. To są tygodniowe turnusy. Na początku się dzieci zapoznają z robotami, potem mamy różne czujniki, które podłączają. Zwieńczeniem tego wszystkiego są walki robotów, na które czekają, żeby móc się powalczyć między sobą robotami. Miałem walki robotów i wybudowałem cegła tower. Lubię Lego, zawsze chciałem jakoś tak popracować trochę z Lego Mindstorms i lubię Minecrafta. Jest tutaj dużo zajęć, często wychodzimy na dwór, budujemy różne budowle w Minecrafcie oraz robiliśmy na przykład takie gniotki z balonów i z mąki.